Cześć Wam, tu Tymery. No i dzisiaj mam paczuszkę z Monocerusa. Są tutaj dwa modele, z czego są dwa takie same modele. Jeden jest dla mnie jako ozdoba, a drugi idzie na malowanie. I najprawdopodobniej to będzie ostatni model lub przedostatni. Przynajmniej na razie, do września, do końca września, ponieważ od października, jak już mówiłam, zaczynam szkołę i w innym mieście. I po prostu nie wiem, czy będę miała możliwości, żeby malować w tamtym mieszkaniu cokolwiek. Przede wszystkim też czas. Dlatego aktualnie mam jedno zamówienie, które robię w tej chwili. To jest ta SM-ka, którą widzieliście na poprzednim filmiku. Oraz właśnie ten jeszcze jeden konik, którego mam zamiar kiedyś do końca tego września skończyć. Może niekoniecznie wysłać, ale na pewno skończyć, bo tak jak już przed chwilą powiedziałam zresztą. Ponieważ teraz pracuję codziennie i nawet żebym dzisiaj wysłała paczki, musiałam jechać, w sensie wyrwać się musiałam z pracy, musiał ktoś za mnie usiąść i musiałam się wyrwać do innego miasta właśnie na pocztę. Nie mogę się doczekać, bo nie widziałam jeszcze na żywo osób nowości 2019. Jej, a dokładnie dębujące klacze jednorożca z kolekty. W tym roku właśnie kolekta wypuściła edycję specjalną, że tak powiem, jednorożców. Są cztery, z czego jeszcze jest dębujący źrebak, ale mnie jakoś nie przekonywał. No i już Wam powiem, że koniec pokryty gumą. Nie jest gumowy, jest twardy w miarę, ale jest pokryty gumą. To jest coś takiego jak, można by to porównać do klaczy, hanowerskiej. Róg ma wygięty. Wygląda tak. Jest prześliczna, powiem Wam. Malowanie też w sumie nie jest aż takie złe. Róg na pewno, róg jest mega miękki, zobaczcie. On na pewno wróci za chwilę do swojej postaci, więc nie martwię się zbytnio o to. Myślę, że drugi będzie tak samo wygięty, ale to na spokojnie. Jeden zostaje właśnie w takiej postaci u mnie na półeczkę. Będę musiała ją sobie gdzieś postawić, ale jest fajna, bo jest naprawdę spora. I powiem Wam, że no, wygląda jak każdy koń z kolekty. Ale na ozdobę będzie po prostu cudowna. Jedzie ze mną na studia na pewno. No i tutaj mamy drugą. Zaraz zobaczymy, jak jej róg wygląda. Jest tak samo zgięty jak poprzednio. No cóż, chodzi pewnie o to, żeby się nie złamał, chociaż dla mnie to bez sensu. Wystarczyłoby zrobić tylko folią bąbelkową dookoła jego, a nie kartonem, bo wiadomo, w kartonie się jednak wygina. No, także w sumie jeśli chodzi o malowanie, to są praktycznie takie same. Nie ma tutaj większych różnic. Naprawdę. Chociaż ta ma troszeczkę ciemniejszy kolor grzywy. Także będę musiała zdecydować, która zostanie ze mną. Ale myślę, że ta ciemniejsza, ponieważ ma więcej brokatu. Tak, bo grzywy oraz ogon mają brokatowe. Przyjrzyjcie się zresztą. Tak wyglądają. Na ogonie także. No, także w sumie to by było na tyle. Konik, jeśli chodzi o ten sprzedażowy, to będzie najprawdopodobniej karos rokaty. Ale jeszcze nie wiem, jakiego wzoru. Myślałam, że coś typu Audi, jak zrobiłam z Breyera, albo tego Ogiera gorąco-krwistego, też z kolekty. Zrobiłam na ten sam wzór i myślę, że może powtórzę, bo chciałam zrobić karego z brokatem na grzybie i ogonie, wiecie o co, kaman. Lub coś pod typ demona. Ale wiem, że nie każdy tego typu rzeczy lubi, a jednak chciałabym go sprzedać. No i właśnie chyba zrobię, tak jak już mówiłam, karos rokatego. Bo zawsze, jak robiłam jednorogi, to były one, że tak powiem, fantazy. A już kiedyś mnie ktoś prosił, żebym zaczęła robić jednorożce normalnych maści, jak konie. Więc myślę, że ten też taki będzie. No, także to by było w sumie na tyle. Następny filmik będzie
Albo ze skończonym customem z tego jednorożca oraz albo chciałam powiedzieć normalnie, że będzie skończonym tym oraz SL-ką zamówienia, albo oba w jednym filmiku. Zobaczymy, jak się z tym wszystkim wyrobię, ale dzisiaj na pewno już zacznę robić dalej tego SM-kę, bo chcę skończyć jak najszybciej. Dobra, także to by było na tyle. Ja jeszcze raz bym chciała podziękować bardzo pani Marcie, ponieważ kupiłam ten model już jakiś czas temu, prawie 2 tygodnie temu. No dobra, ponad tydzień, ale poprosiłam właśnie o wysyłkę 2 września. No, także dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie oraz śledźcie mojego Instagrama, bo tam na pewno wszystko będzie na bieżąco, jeśli chodzi o ten model. Jakby ktoś był zainteresowany, to klacz TWH, którą wystawiłam wcześniej, już się sprzedała z tego samego dnia, więc tutaj też na pewno linka podam, jak będzie skończony. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!